Witamy wszystkich serdecznie. Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce, Lubgens. Cieszymy się, że dzisiaj się spotykamy i możemy znów dowiedzieć się czegoś więcej właśnie w obszarze poszukiwań i genealogii. Także wydaje mi się, że pomalutku możemy zaczynać. Ja tutaj się wyłączam z kamerą. Tutaj myślę, że możemy, każdy z nas może wyłączyć mikrofon i kamerę. Zostawiamy tylko i wyłącznie pana Michała Gierszona. Dobrze, witam serdecznie. Proszę Państwa, bardzo mi miło. Nazywam się Michał Gierszon, jestem członkiem Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce. A na wstępie dodam, że prywatnie pochodzę z Zamościa, więc tutaj odwzajemniam pozdrowienia dla Pani, która przysyła pozdrowienia właśnie z Grodu Zamojskiego. Więc jako, że teren jest mi bardzo bliski również, nie tylko z punktu widzenia mojej takiej pracy zawodowej, czyli pracy w Stowarzyszeniu Twoje Korzenie w Polsce, ale również temat lubelskich korzeni jest mi bardzo bliski, ponieważ no, sam mam bardzo wielu przodków, którzy pochodzili z okolic Zamościa, pochodzili z Zamojszczyzny, więc Lubgens był jedną z takich pierwszych baz, na którą się natknąłem, którą zacząłem zgłębiać w toku własnych, prywatnych badań genealogicznych. Powinniśmy być, proszę Państwa, bardzo wdzięczni lubelskim genealogom tworzącym tę bazę, ponieważ dzięki tytanicznej pracy wolontariuszy, tak jak ktoś zauważył na czacie, siedząc w Gdańsku, można prześledzić 9 pokoleń swoich przodków, więc jest to naprawdę bardzo wartościowa baza. Tam się o tym przekonałem. Na przykład, gdyby nie Lubgens, nigdy bym się nie dowiedział, gdzie rodziło się rodzeństwo mojej prababki. Moja prababka urodziła się w Zaklinkowie koło Janowa Lubelskiego. I oczywiście, idąc tutaj starą szkołą, starą metodą genealogów, postanowiłem w tej samej parafii znaleźć jej rodzeństwo i informację o dalszych przodkach. Ale znalazłem bodajże jedną siostrę. I tyle, i nic więcej. I pewnie gdyby nie Lubgens, bym zarzucił szukanie przodków, może by, rodzeństwa, może bym przejrzał jakieś jedną czy dwie parafie wokół, ale dzięki bazie Lubgens byłem w stanie namierzyć całe rodzeństwo mojej prababki. Od Puław po Biłgoraj, naprawdę. Rodzina była rzemieślnicza, prapradziadek był młynarzem, po prostu wędrował po całej Lubelszczyźnie. Tam, gdzie akurat był wolny etat, tak można powiedzieć, gdzie była wolna praca, wolny młyn, tam pewnie rodzina się zatrzymywała, tam rodziły się dzieci i dalej w drogę. I gdyby nie Lubgens, gdyby nie indeksy dostępne w tej bazie danych, to pewnie nigdy nie byłbym w stanie ustalić tych wszystkich faktów. Moja krótka prezentacja będzie miała na celu przedstawienie Państwu bazy i zwrócenie Państwa uwagi na najważniejsze funkcjonalne aspekty, które są pomocne w toku badań genealogicznych nad historią swojej rodziny. Więc ja teraz udostępnię ekran. Ja proszę dać mi sekundkę. Tak, jesteśmy na Lubgensie. Tak wygląda baza danych. Myślę, że wszyscy Państwo wiecie, jak ta strona wygląda, jaki ma adres internetowy. Pierwsze, co się od razu rzuca w oczy, to wyszukiwarka. Wyszukiwarka, dzięki której możemy w kilka sekund odszukać albo poszukiwać interesującego nas aktu ślubu, aktu urodzenia, czy też aktu zgonu. W pierwszej kolejności chciałbym tutaj Państwa jakby uczulić na dwa aspekty przede wszystkim i przedstawić po prostu poszczególne zakładki tejże strony.
Czyli w pierwszej kolejności chciałbym Państwu przedstawić, że w wyszukiwarce, klikając w parafię, mamy wykaz wszystkich parafii, które zostały zindeksowane przez wolontariuszy współpracujących z lubelskimi korzeniami, więc możemy sobie tutaj sprawdzić, czy parafia, z której pochodzili nasi przodkowie, się znajduje, czy została już zindeksowana. Jeżeli nie znajdą Państwo miejscowości parafii przodków, to proszę nie załamywać rąk. Lubelsk działa bardzo prężnie i nawet widać tutaj indeksów przybywa z dnia na dzień dosłownie, z miesiąca na miesiąc, więc bardzo możliwe, że prędzej czy później parafia, w której pochodzili Państwa przodkowie, a której nie ma jeszcze na Lubelsku, jest duża szansa, że bardzo szybko się pojawi, ponieważ tak jak mówię, indeksacja idzie pełną parą i dosłownie z tygodnia na tydzień tych indeksów przybywa. Oprócz tutaj tej zakładki parafia w wyszukiwarce możemy również po lewej stronie w zakładce nawigacja również zobaczyć listę parafii, które zostały zindeksowane. Co ciekawe, oczywiście, jaką Państwo mogą wiedzieć, Lubelszczyzna to był teren mieszany religijnie, czyli że obok siebie żyli rzymscy katolicy, żyli również wyznawcy Kościoła Wschodniego, grekokatolicy oraz prawosławni. I to wszystko również mamy tego wszystkiego odzwierciedlenie na stronie internetowej, na przykład klikając parafię, w tym przypadku Choryszów Polski, mamy do wyboru, czy to będzie parafia grecko-katolicka, czy parafia prawosławna. Czyli wracając do wyszukiwarki, chciałbym Państwu pokazać parę, można powiedzieć, tipów, które stosujemy w naszej pracy. Oczywiście każdy wie, jak się szuka, czyli wpisujemy na przykład nazwisko Gawroński Jan, bo tak się nazywał nasz przodek. Klikamy, nie wiemy, gdzie się urodził, wiemy, że gdzieś na Lubelszczyźnie, czyli zostawiamy wszystkie. Rok dla bezpieczeństwa też nie będziemy zawężać sobie wyników. Klikamy szukaj. No i mamy wykaz wszystkich Janów Gawrońskich, którzy zostali zindeksowani w różnych parafiach. I w układzie alfabetycznym mamy wymienione parafie, gdzie dane osoby o takich personaliach się pojawiają. Czyli mamy parafię Bystrzyca, parafię Dys, Kijany, Końskowola, Lublin i tak dalej. Proszę zobaczyć, jak przedstawione są wyniki, czyli szablon tegoż indeksu wygląda w taki sposób, że mamy nazwisko oraz imię, następnie parafię, numer aktu. W przypadku ksiąg staropolskich, kiedy numeracja była rzadkością, po prostu wpisuje się słówko łacińskie liber, czyli księga, rok oraz uwagi. Zwracam Państwa uwagę na uwagi aktów, ponieważ tam bardzo często znajdują się rozszerzone informacje o rodzicach, takie jak zawody, ich daty urodzenia, czy informacje, że ktoś był wdowcem i tak dalej. W pierwszej kolejności pokazują nam się chrzty, następnie małżeństwa, czyli szablon mamy podobny, no i na końcu zgony. Oczywiście, jeżeli mamy pełną dowolność w sortowaniu wyników, możemy ustawić nazwiska rosnąco, malejąco i tak dalej. Mamy również możliwość zawężenia sobie wyników do konkretnych rodzajów aktów, czyli np. chcemy tylko urodzenia, w tej chwili małżeństwa czy zgody nas nie interesują, więc mamy same urodzenia. Baza nam podpowiada, że mamy 42 wpisy. Ale chciałbym tutaj Państwa zwrócić uwagę na tenże fakt, że indeks tworzy osoba indeksująca, która w pewnych momentach może dane nazwisko odczytać lepiej, w innych gorzej. I również baza Lubelszczyzna wychodzi nam tutaj naprzeciw, umożliwiając wyszukiwanie w trzech trybach wyszukiwania. Szukanie dokładnie, szukanie środku wyrazu i dopasowywanie. W sytuacji, kiedy przodek nosił nazwisko, które mogło być zapisywane w różny sposób, jak Państwo wiedzą, w XIX wieku, a nadal i w początkach XX akty sporządzano
No, głównie podawano, ksiądz zapisywał nazwiska tak, jak je usłyszał, więc te nazwiska przybierały różne formy, nawet w jednej rodzinie. Więc żeby na przykład uniknąć takich sytuacji, możemy sobie zawęzić tryb wyszukiwania do początku wyrazu, dać sobie sam początek gawr, kliknąć szukaj i wówczas będziemy mieli inne ewentualne formy nazwiska Gawroński, na przykład Gawron. Czyli nasz Jan Gawroński mógłby zostać na przykład w akcie ślubu mógł być zapisany jako Jan Gawroński, zaś w akcie urodzenia jego ojciec mógł zostać zarejestrowany jako Jan Gawron. Tak samo bardzo często zdarza się, że ktoś może również źle odczytać płeć, na przykład, nie wiem, z Jana zrobić Janinę, prawda, więc tu również formy żeńskie nam się wówczas pokażą, oczywiście parafie, numery akt, numery roczniki oraz dodatkowe informacje w uwagach, czyli tutaj mamy Gawron, czyli jeżeli byśmy tylko szukali dokładnie po nazwisku Gawroński, byśmy nie znaleźli informacji o osobach o nazwisku Gawron, więc tutaj szukając proszę pamiętać, że nawet jeżeli za pierwszym razem nic nie znajdziemy, to proszę pokombinować z tymi trybami wyszukiwania, bo może dany przodek był, no nazwisko zostało jakoś inaczej zapisane. Również pokażę Państwu inny przykład, to jest parafia niedaleko Zamościa, parafia z Kierbieszów, gdzie zamieszkiwali, oj przepraszam, sam źle kliknąłem, tutaj, gdzie zamieszkiwali koloniści niemieccy, więc proszę, jak sobie Państwo mogą wyobrazić, te formy zapisywania nazwisk niemieckich kolonistów było po prostu dziesiątki. I o tym trzeba pamiętać, szukając tego typu kategorii ludności, czyli w tym przypadku koloniści niemieccy. Na przykład pojawia się tam popularne było w tych rejonach nazwisko niemieckie Tyndorf. I z doświadczenia wiem, że było ono zapisywane przeróżnie. Jak damy nazwisko Tyndorf, szukaj dokładnie i klikniemy, to nam pojawią się. Przepraszam, sam błąd popełniłem. Jak damy nazwisko Tyndorf, pojawią nam się tylko Tyndorfowie, tylko nazwisko w takiej formie. I w taki sposób łatwo przeoczyć ewentualny nasz akt. Dlatego można również skorzystać z takiej opcji, jak szukaj też środków wyrazu, dać samo Dorf, no bo raczej ta końcówka Dorf była stała. Tak można uznać. Jeżeli zachodziły zmiany w nazwisku, w tym jakby w rdzeniu nazwiska, to pewnie w tym pierwszym członie. I tu nam potwierdza, gdyż ktoś zapisał w akcie, a potem osoba indeksująca przepisała nazwisko jako Tyndorf. Czyli wpisując samo Tyndorf i szukając dokładnie, byśmy taki akt przeoczyli. Więc tutaj polecam Państwa uwadze takie różne. No po prostu wykorzystywanie tych trybów, czyli dokładne dopasowanie początku wyrazu, czyli tak jak właśnie z tym Gawrońskim, czy też z końcówką. Wówczas szuka się po prostu, te wyniki są pełniejsze i bardziej miarodajne. Mogli Państwo zauważyć, że przy danym akcie często pojawia się prostokącik z napisem skala. Klikając zostaniemy przeniesieni na stronę Szukaj w archiwach, gdzie do konkretnej jednostki, czy w tym przypadku sygnaturę 32, akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Skirmieszowie z zasobu AP Zamość, no i wówczas możemy sobie, znając numer aktu, możemy sobie, przeklikując skany, możemy sobie dany akt zlokalizować. Niejednokrotnie się zdarza, że to zależy od parafii, zależy od osoby, która tworzyła indeksy, ale bardzo często się zdarza, że jesteśmy już przekierowywani do konkretnego aktu, że już nie musimy klikać po wszystkich skanach, wszystkich stronach, tylko jesteśmy od razu dostajemy na tacy konkretny akt.
Więc to jest bardzo duża wartość bazy Lubgens, czyli nie dość, że znajdziemy w indeksach naszego przodka, to jeszcze mamy odniesienie do konkretnego skanu, więc znacznie nam to ułatwia pracę, bo nie musimy już wchodzić osobno, szukać w archiwach, klepywać parafia Skierpieszów, zawężać wyniki do pradziada i tak dalej, tylko w ułamku sekundy mamy gotowy wynik. Kolejna rzecz, którą chciałbym Państwu też zaprezentować, to wyszukiwanie, ja to nazywam takie ręczne, czyli jeżeli jakoś nie ufamy wynikom, tutaj automatycznym wynikom, że tak się wyrażę, albo mamy podejrzenia, że nazwisko było takie nietypowe, tak przekręcane, że nawet tutaj te różne tryby wyszukiwarki nie pomogą, wówczas można przeszukiwać indeksy ręcznie. Czyli możemy na przykład sobie wybrać jedną z parafii, na przykład w tym przypadku parafię możemy wziąć Goraj, klikamy Goraj i zostajemy przeniesieni na taką podstronę, gdzie indeksy ułożone są dekadami. W tym przypadku parafii Goraj mamy aż 92 tysiące indeksów, 55 tysięcy urodzeń, 13 tysięcy ślubów i zgonów 23 tysiące. Mamy ułożone dekadami. Tutaj od razu Państwu podpowiem, że widząc, że są indeksy z XVII wieku, od razu można tutaj przypuszczać, że kwerenda została zrobiona w oparciu o księgi z parafii, nie z archiwum państwowego, ale właśnie z parafii, czyli ksiądz musiał komuś udostępnić. Dana osoba zrobiła, sfotografowała, a potem przepisała te dane. Czyli tak wyglądają indeksy, one są, odzwierciedlają układ księgi i w ten sposób możemy szukać sobie ręcznie. Możemy wziąć bardziej tutaj XIX-wieczne indeksy. I tak, tutaj akurat mamy posortowane alfabetycznie, czyli nie numerami, tylko w układzie alfabetycznym. No i proszę bardzo, możemy sobie po kolei sprawdzać i weryfikować, czy interesujące nas nazwisko się pojawia. Jeżeli ktoś nie ma cierpliwości, żeby czytać akt po akcie, można oczywiście użyć funkcji przeglądarka Ctrl-F, wpisać sobie interesujące nazwisko, na przykład Krawczyk i po prostu enterkiem patrzeć, gdzie pojawia się nasz Krawczyk. Także pamiętając, że te nazwisko mogą być różnie zapisane, możemy sobie samo dać Kraw i wtedy wyszuka nam wszystkie nazwiska, gdzie po prostu mamy zbitkę z literek Kraw. Takich indeksów, proszę Państwa, na Lubgensie jest bardzo dużo. Co ciekawe, to jest bardzo duża wartość bazy danych, że właśnie niejednokrotnie zawierają księgi, które przechowywane są w parafiach, czyli do których, jak genealodzy wiedzą, dostęp nie zawsze jest taki łatwy i przyjemny, jak to w przypadku archiwów państwowych. Więc dzięki temu możemy nawet uzyskać wgląd księgi z XVII wieku i sobie przeglądać. Tutaj mamy nawet akta już z lat 20., czyli księga musiała niedawno trafić do archiwum państwowego, została zdigitalizowana i ktoś miły to ją zindeksował i tak wyglądają indeksy. Tutaj indeksy mogą wyglądać różnie. Czasem jest to tak, jak tutaj mamy imię i nazwisko, akt i rok. To jest taka bardziej podstawowa wersja indeksu. Tutaj mieliśmy, na przykład mamy indeksy takie bardziej rozszerzone, czyli w uwagach osoba indeksująca wpisała już O, czyli ojciec, M, matka i jeszcze dodatkowo miejscowość. Więc to są takie dwa sposoby wyszukiwania, czyli ten taki automatyczny poprzez wyszukiwarkę i drugi, ja to nazywam takie ręczne wyszukiwanie. Tak, w tym przypadku w parafii Łabunie mamy osoba indeksująca, nie tylko wypisała imiona rodziców, ale jeszcze miejscowość, gdzie dana osoba
się urodziła, no i również mamy skan, który nas odnosi, o właśnie, w tym przypadku już do konkretnej strony, z konkretnej sygnatury, zespołu archiwalnego i z konkretnego archiwum. I wówczas możemy sobie już taki skan pobrać, zapisać na dysku i cieszyć się jego analizą. Jeszcze jest taka fajna rzecz tutaj w tych indeksach na LibGensie, gdyż mamy wypisane, zebrane nazwiska z parafii. Czyli automatycznie jakby sczytywane są z tych indeksów, z szablonów, które lubelscy genealodzy wykorzystują, sczytywane są nazwiska i układane są alfabetycznie. I powiem Państwu, kiedy to jest najbardziej pomocne, kiedy nie jesteśmy w stanie odczytać nazwiska na przykład świadka albo chrzestnego lub matki chrzestnej. Ja często, kiedy mam problemy z odczytaniem albo gdzieś jest ksiądz bardzo tak nieczytelnie napisał, to żeby się upewnić, że takie nazwisko, które ja podejrzewam, że jest napisane, pojawia się w tej parafii, to po prostu sobie tutaj wertuję i potwierdzam albo zaprzeczam swoim przypuszczeniom. Wracając do głównej strony LibGens, chciałbym Państwu jeszcze polecić i zwrócić uwagę na dwie takie jeszcze takie funkcje bazy danych. Pierwsza to jest cmentarz w kadrze, czyli społeczność genealogów Lubelszczyzny nie tylko tworzy indeksy, jeździ po parafiach, fotografuje, indeksuje albo indeksuje księgi zasobu archiwów państwowych, ale jeszcze bardzo często się zdarza, że osoby właśnie bardzo zaangażowane jeżdżą po cmentarzach i te cmentarze fotografują. I tutaj mamy przykład cmentarza w Wakijowie, to jest w powiecie chrubieszowskim dzisiejszym, więc tutaj możemy tych grobów starych na tych cmentarzach aż tak już dużo nie ma, więc fotografie są bardzo, bardzo cenne i tworzą tutaj również taką pamiątkę i zabezpieczenie, żeby nic nie przepadło. I oprócz cmentarzy LibGens, jak na porządną bazę, genealogiczną bazę danych czy stałą, ma również swoją stronę, podstronę, gdzie gromadzone są fotokopie. Fotokopie robione przez, tworzone, wykonywane przez genealogów podczas różnych genealogicznych peregrynacji po archiwach i kościelnych i państwowych. Aczkolwiek, jak Państwo mogli się już zorientować, stan indeksacji ksiąg parafialnych z terenów Lubelszczyzny jest bardzo duży. Stan indeksacji dzięki LibGensowi, ale również stan digitalizacji. Na pewno parafie, które nie zostały jeszcze zdigitalizowane przez archiwa państwowe, są w mniejszości. Tak jak nie wiem, są regiony Polski, gdzie tych skanów jest bardzo mało. Tak na terenie Lubelszczyzny skanów jest bardzo dużo i to jest zasługa Archiwum Państwowego w Lublinie, Archiwum Państwowego w Zamościu, oddziału lubelskiego Archiwum w Chełmie na przykład, jeszcze oddziałowi w Kraśniku, w Radzyniu Podlaskim, więc tych skanów jest bardzo dużo, ale to nie znaczy, że nie ma miejsc, gdzie tych skanów w ogóle nie ma. No i wówczas kraczają genealodzy, którzy jeżdżą po parafiach i wykonują zdjęcia. I tutaj mamy listę z album lubelskich korzeni, listę wszystkich parafii, które zostały sfotografowane. My możemy sobie nawigować tutaj, wejść na przykład w parafię Białą i tu to, jeśli się nie mylę, są to księgi wykonane w parafii bezpośrednio, klikając sobie w poszczególne foldery, możemy wejść w konkretny rocznik i przeglądać daną stronę, dany skan. Możemy sobie tutaj zmieniać rozmiar ze średniego przez ogromny aż do rozmiaru pierwotnego, czyli takie już największy, gdzie możemy sobie po prostu pobrać, wówczas zapisz obraz jako, pobrać na dysk i sobie przeglądać w programie do edycji grafiki.
I tutaj oprócz ksiąg stanu cywilnego widzę na przykład, że są również księgi, tak zwane księgi austriackie, czyli księgi z czasu przynależności tych terenów do zaboru austriackiego, bo o tym się często zapomina, że wiele parafii, w ogóle dzisiejsza Lubelszczyzna, wiele miejscowości z terenu Lubelszczyzny, na przykład Zamojszczyzna po pierwszym rozbiorze trafiła pod zarząd Austrii i była aż do 1809 roku przez 37 lat w zaborze austriackim. I spuścizną tego w kontekście ksiąg metrykalnych są właśnie tak zwane księgi austriackie, które w tym przypadku dla Białej Wianowie Lubelskiej możemy sobie przeglądać na Lubkeśle. A to jest to księgi austriackie, tu mam okładkę. Księgi austriackie to nic innego jak księgi znane z Galicji, które w południowej Polsce aż do 1945 roku były w użyciu. Ostatnio Lubgens, tutaj może tytułem wstępu powiem, że zawsze jak trafiają do nas jakieś zapytania genealogiczne z okolic Niska i Stalowej Woli, to zawsze tutaj był problem, gdyż księgi są bardzo rozproszone. Duplikaty są w archiwum archidiecezjalnym w Przemyślu z lat 1826-1889. Ale kto już troszkę poznał podkarpacką genealogię, to wie, że dostęp do tego archiwum jest bardzo, bardzo trudny. Są jeszcze niektóre pojedyncze księgi w archiwach państwowych, te, które akurat miały to szczęście, że nie są księgami łączonymi, kończącymi się na latach 40., więc trafiły wcześniej do archiwum. No i jest jeszcze księgi, bardzo, bardzo dużo ksiąg jest jeszcze w urzędach stanu cywilnego. Na przykład z lat, nie wiem, no nie tylko od 1890, ale także lat wcześniejszych. I proszę sobie wyobrazić na nasze jakby trudność, kiedy trafiają do nas ludzie ze Stanów Zjednoczonych, nie wiem, z Australii, z Wielkiej Brytanii, gdzie oni w ich ichniejszych bazach mają bardzo, jak można powiedzieć, współczesne informacje. Tam na przykład na Family Search, w amerykańskiej bazie, niejednokrotnie możemy znaleźć akty zgonu z lat 70. czy 80. XX wieku. I proszę wówczas wyobrazić sobie minę osoby ze Stanów Zjednoczonych, któremu tłumaczymy, że nie możemy dotrzeć do aktu urodzenia pana pradziadka z 1880 roku, bo jest jeszcze w USC. Albo jest drugi egzemplarz u księdza, a ksiądz nie pozwala na przyjazd. Więc tutaj należą się wielkie brawa dla Lubgensów za to, że znaleźli dojścia do Urzędu Stanu Cywilnego właśnie w okolicach Stalowej Woli, Niska, bo z doświadczenia wiem, że, no, że tam było trudno po prostu przeprowadzić takie rzetelne, fajne poszukiwania, bo po prostu księgi były rozproszone. Więc są to takie urzędy stanu cywilnego jak Jeżowe, Kamień, Nowa Starzyna, Majdan Królewski, Radomyśl, to po prostu mamy dostęp, to teraz mamy dzięki Lubgensowi dostęp do tego, co przez wiele, wiele lat było, no, było po prostu niedostępne, bo jak księgi są w USC i my prosimy o akt urodzenia teoretycznie już, który nie podlega ochronie prawnej, no to jakby spotykamy się z różnymi reakcjami urzędników. Jedni urzędnicy mówią, że ich to nic nie obchodzi, czy dany rocznik podlega, czy nie podlega, jak księga jest w USC, to księga podlega ustawie o ochronie danych osobowych i nie są żadne udostępniane metryki, ewentualnie można złożyć wniosek o odpis. A czasem znajdzie się taki bardziej ludzki urzędnik, który powie, że można przyjechać, można sobie poprzyglądać, co najwyżej te młodsze roczniki zasłoni kartką, a te starsze, już nie podlegające ochronie, udostępni w całości. Tak? Tak, prawdę mówiąc, powinni robić wszyscy, no ale niestety w Polsce jest tak, że co urząd, to inne zasady. No i proszę bardzo, skany sobie można przeglądać z Urzędu Stanu Cywilnego. Czyli mogli Państwo zauważyć, że mimo że rozmawiamy o lubelskich genealogach, lubelskich korzeniach, to nie jest jakby takie zamknięty rejon eksploracji, że tak powiem, Lubelszczyzna, Zamojszczyzna, ponieważ wolontariusze docierają również poza granice dawnej kongresówki, właśnie do tych przygranicznych parafii, które już leżały po stronie galicyjskiej, po stronie austriackiej. Czyli myślę, że z mojej strony to będzie wszystko. Mam nadzieję, że
Mam nadzieję, że troszkę Państwu podpowiedziałem, jak można szukać, w jaki sposób. I teraz oddaję głos Panom z lubelskich korzeni. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Najpierw to chciałem zapytać, czy mnie słychać. Czy jestem słyszalny? Nie. Kamera i mikrofon. Włączyłem. Teraz. Nie wiem, czy mnie słychać. Tak, Marcinie, słychać wszystko bardzo dobrze. Słychać, tak? Tak, tak. Dzień dobry Państwu w takim razie. Ja nazywam się Marcin Rybicki i teraz dodam trochę komentarza, wytłumaczę również funkcjonowanie naszego portalu, ale przyznam uczciwie, szczerze, że mój przedmówca, pan Michał, tak, dobrze, pan Michał, bardzo dużo już o naszej stronie powiedział i w pewnym sensie za dużo to nie dał, jakby do coś jeszcze dodawać, ale tak czy inaczej. Szanowni Państwo, witam Was wszystkich serdecznie i cieszę się bardzo, że jest możliwość dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Twoje korzenie w Polsce pokazać, pochwalić się tym, jak funkcjonuje portal Lubelskie Korzenie. Może zacznę od razu od tego, jak my szukamy też, jak każdy z nas tak jakby wykorzystuje naszą wyszukiwarkę i poszczególne elementy, które znajdują się na portalu, do szybszego dotarcia do informacji, które potrzebujemy. Więc jeśli mam główną stronę i chcę wejść w wyszukiwarkę, rejestry, to jak najbardziej to, co mówił mój przedmówca, oczywiście tutaj możemy wykorzystać możliwości typu dopasuj początek wyrazu, szukaj dokładnie, szukaj też w środku, ale ja pokażę Wam to, co my możemy też wykorzystać w pewnych specyficznych jeszcze zapisach dotyczących na przykład staropolskiego zapisu imion. Bo jeśli ja wpiszę nawet i po moim nazwisku, chociaż nie jestem pewien, czy tam będzie jakiś taki błąd, ale wskażę, o co chodzi. Wpisuję swoje nazwisko, bo moi przodkowie akurat... Mam cały czas. Udostępnij w zamian tę kartę. O, tu jest? Jest. Jest. Proszę zobaczyć, co się teraz dzieje. Wpisuję sobie dane swojego przodka, ale jeśli ja zrobię taki oto zapis. Wykorzystałem słowo procent. Dlaczego? Dlatego, że w wyszukiwarce on odnalazł, proszę zwrócić uwagę, nie tylko imię Marianna, pisane przez I, ale także i przez Y, tak? Bo my do końca, wiecie Państwo, indeksujący w różny sposób zapisywali dane z poszczególnego aktu. Często indeksujący, autor indeksu wpisywał oryginalną wersję zapisu i w tym momencie no, zapisywał tak, jak to było pisane w tym XIX wieku czy XVIII. I z tego powodu my tu widzimy Marianna, tak? Staropolska odmiana tego imienia. I teraz, żeby nie zgubić tej osoby, to ja po prostu sobie wstawiam procent. I to mi pozwala wyłapać osoby, które mają taką wersję imienia. Więc o tym warto pamiętać przy wyszukiwaniu nazwisk, przy wyszukiwaniu przede wszystkim imion, tak? W tej starej wersji, jeśli chodzi o wyszukiwarkę, tak? Jest jeszcze jeden istotny element, jeśli chodzi o wyszukiwarkę, dlatego że my możemy mieć taką oto sytuację, że potrzebujemy znaleźć małżeństwo, tak? Znamy, niestety nie znamy nazwiska panieńskiego kobiety, ale znamy nazwisko męża. No to w takim razie ja, gdy zrobię taki oto sposób, że napiszę formę męską przy nazwisku, a już tutaj wpiszę sobie nawet i właśnie taką wersję współczesną imienia, to i nawet i tu zawężę do małżeństw, tak? Już zostaniemy przy małżeństwach, bo wtedy nam będzie łatwiej znaleźć. To takim oto sposobem
odnajdę mężczyzn o nazwisku Rybicki i z panieńskim nazwiskiem kobiety, tak? W tym momencie będę mógł to już zrobić, tak? Rozumiecie Państwo, tak? To będzie widać pewnie przy czacie, jeśli czegoś tutaj, jak to się mówi, nie komplikuje swoim tutaj tym sposobem, tak? Szanowni Państwo, i teraz tak, okej, można powiedzieć, że ja wiem, że moi przodkowie żyli na terenie Lubelszczyzny, tego obszaru, który dzisiaj, nazwijmy to, jest od Białej Podlaskiej do okolic tam Biłgoraja, Tomaszowa Lubelskiego. No wiemy dobrze, ja tam potem przejdę jeszcze do tego, że u nas jest indeksacja poszerzana również nie tylko obszar samej Lubelszczyzny. Wiemy o tym, że oni mniej więcej żyli w jakimś okresie. I cóż ja mogę jeszcze skorzystać, bo okazuje się, że wpisałem jakieś dane, ale nie ma tej osoby. No nie znalazło, tak? Dlaczego nie znalazło? No wtedy skorzystam z czegoś innego. Mianowicie wejdę w rejestry. I tu z prawej strony mam zasoby opracowane. Gdy wchodzę w zasoby opracowane, to proszę spojrzeć, ja tutaj mam każdą parafię, alfabetyczny jest spis, oczywiście też jest wyznanie, ale tu są roczniki, które zostały zindeksowane. Bo może nam się zdarzyć po prostu, dlaczego my nie odnaleźliśmy jakiejś osoby? Ano dlatego, że okazuje się, że nie ma jeszcze wpisanych indeksów. No z różnych powodów nie ma indeksów. No życie jest takie, że niestety brakuje nam osób do indeksowania i możemy mieć problemy, tak? To jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest też taka, że no nie ma tych indeksów. Tutaj pan Michał wspomniał o Zaklikowie, tak? Ja proszę Państwa zjadę do Zaklikowa w tej bazie opracowanej. I to jest niestety przykład, no jeden z najgorszych, jaki może być. Mianowicie z tego Zaklikowa to jest po prostu niewiele dokumentów, niewiele metryk, z prostego powodu. Dlatego, że kościół w Zaklikowie, gdzie powinny być unikaty, spalił się podczas II wojny światowej. Spaliły się wszystkie dokumenty znajdujące się na parafii. Natomiast w czasie wojny również zostało spalone całe archiwum Sądu Pokoju w Janowie Lubelskim. To było podczas bombardowania Janowa przez Niemców we wrześniu 1939 roku. I z tego powodu, gdzie ten Zaklików, gdzieś mi tutaj umknął trochę, bo Zaklików jest... Gdzie on tu jest, ten Zaklików? Nie, Zaklików będzie niżej, bo to jest już, to nie jest Lubelszczyzna, to już jest w innym województwie. O, tu jest Zaklików. Widzicie Państwo, no ktoś powie, no dużo lat jest, ale jak wchodzimy w szczegóły, to się okazuje, dlaczego tu są pojedyncze roczniki, tu są pojedyncze osoby wpisane. Dlatego, że osoba indeksująca dotarła do innych źródeł. To nie są księgi metrykalne, to są, proszę Państwa, źródła chociażby takie jak taki zespół znajdujący się w Archiwum Państwowym w Lublinie, komisarz do spraw łościańskich. To są pojedyncze zapisy. I teraz do czego zmierzam, proszę Państwa? No niestety może się zdarzyć tak, że nawet gdy są roczniki zindeksowane, wiemy, że one są, tak? Ja tutaj pokazuję Państwu cały czas tą zakładkę zasoby opracowane, to może się okazać, że niestety jest niewiele zapisów z konkretnego rocznika, dlatego że zostały one spisane z innych źródeł. To nie są źródła z ksiąg metrykalnych. Także tutaj warto korzystać z tej zakładki, bo tu w tym momencie my widzimy, które roczniki zostały zindeksowane. Oczywiście można to robić i w inny sposób. Mianowicie, jeśli ja jestem na głównej stronie
i wybieram sobie z lewej strony parafię. Taką, żeby to było widać, to jak najbardziej wchodząc w zasób tej parafii, tutaj też są te roczniki, tylko że wtedy, proszę Państwa, no tutaj to szukanie w tym momencie jest już po nazwisku, trzeba uważnie patrzeć na roczniki, tak? Czy roczniki są po kolei? Dlatego ja wskazałem właśnie o to, to miejsce na naszej stronie, gdzie warto sprawdzić, które roczniki są zindeksowane. Teraz tak, ok, okazuje się, że mamy już konkretną parafię, która jest zindeksowana, tak? Ja to pokażę przykład na parafii grecko-katolickiej. No, najłatwiej, moi Państwo, pokazywać na takich, które się nawet i samemu indeksowało, lub gdyby to powiedzieć, za nas na miejscu. Proszę Państwa, okazuje się, że wiele indeksów było wykonywanych w takim momencie, kiedy jeszcze nie było dostępu online do metryk. Po prostu wolontariusze odwiedzali Archiwum Państwowe w Lublinie i wykonywali zdjęcia, z Bogu dzięki chyba już bez opłat, i korzystali z tego i potem robili indeksy. Z tego prostego powodu może się zdarzyć tak, no proszę Państwa, że nie ma indeksu, tak? I ten zapis jest taki suchy, tak? W uwagach nie ma danych osobowych. Co wtedy zrobić? Jak wtedy dotrzeć do szerszych informacji dotyczących danego aktu? Jest kilka możliwości, dlatego że jeśli wchodzę na główną stronę, to mogę skorzystać z naszego pomocnika jak najbardziej, albo mogę też i szukać źródła poza portalem Lubelskie Korzenie. Mogę sprawdzić albo na Szukaj w archiwach, zasób archiwów państwowych, bo może już się okazało, że z konkretnego archiwum, no najczęściej oczywiście Archiwum Państwowe w Lublinie lub też Archiwum Państwowe w Zamościu, pojawiły się już skany, ale one nie zostały przez nas dołączone, dlatego że indeksujący no, zrobił swoją robotę i przeszedł do innych zadań, tak? Może już nie indeksuje na przykład. Może też pojawiły się skany w miarę ogólnodostępne na stronie Family Search, bo z tego też korzystamy, zwłaszcza w przypadku Archiwum Diecezjalnego w Lublinie, to one są ogólnodostępne. Jeśli chodzi o Archiwum Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, to one nie są ogólnodostępne. Tutaj trzeba sobie w jakiś inny sposób radzić, żeby dojść do tego indeksu. Ale do czego zmierzam? Mamy, proszę Państwa, skróty i możemy odnaleźć tu, Szukaj w archiwach, bo są od nas też linki, jeśli ktoś by potrzebował, to może sobie wejść i zobaczyć. Tak? To jest jeden sposób. Jest jeszcze jeden sposób. Mianowicie, my już wiemy, że odnaleźliśmy daną osobę, tak? Ale nie ma skanu i są suche, takie lakoniczne, ktoś powie, informacje. Z tego powodu ja, wchodząc na główną stronę, tylko że teraz nie mam udostępnienia. Gdzieś mi udostępnienie zniknęło. Podgląd strony. Gdzie mi zniknęło to? O, tu mi zniknął. Już jestem. Już jestem. Jest. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, wracam do tematu. Mianowicie z prawej strony na tej, gdzie jest wyszukiwarka, my tutaj mamy autorów indeksu. I tutaj jest nazwisko autora. Ja radzę sprawdzić po opracowaniach. Bo jeśli ja wpiszę tutaj nazwę parafii,
Wyszukaj autora. Nie ma. Jeszcze raz. Teraz będzie. Proszę zobaczyć. Pojawiają mi się nazwiska osób, które indeksowały. Wiem już przynajmniej, kto indeksował. Co wtedy trzeba zrobić? Należy kontaktować się z administratorem bazy, bo to jest najprostszy w tym momencie dostęp jednak, i poprosić administratora o kontakt z indeksującym. Jego można znaleźć na naszym forum. Jak najbardziej, jest to możliwe. Bo jeśli ja widzę, że autor indeksu, my znamy oczywiście tą koleżankę, kryje się tutaj pod takimi symbolami L, tak? A wracam do tego, co przed chwilą tutaj miałem, tak? Proszę zobaczyć, o tutaj, tak? To sami widzicie, że mogę to również tą osobę odnaleźć sam, tak? Mam na myśli, że mając dane, spróbuję ją odnaleźć na forum i wtedy wystarczy dosłownie zalogować się, czy tam na początku może zarejestrować się, zalogować się i szukać kontaktu z osobą indeksującą, która no, będzie przynajmniej wiedziała źródło, z którego korzystała, tak? Czasami jest to utrudnione. No, nie ma co ukrywać, proszę Państwa, że nie ma za teraz za dobrze, jeśli chodzi o osoby indeksujące, ale to są różne powody tego, że niestety tych indeksów jest trochę mniej teraz się pojawia. Aczkolwiek i tak jesteśmy dumni z tego, że tych indeksów jest ponad 9 milionów. Nie ma innego takiego województwa, nie ma takiego portalu, na którym by było przebite ten wynik, jeśli chodzi o województwo lubelskie. I tylko u nas można znaleźć najwięcej indeksów z terenu Lubelszczyzny. Proszę Państwa, to jest też tak, że my, osoby indeksujące, korzystają z różnych źródeł. Może się zdarzyć niestety, że jeśli oni indeksują daną parafię, to ten wolontariat już zaczyna przybierać formy takie, no w cudzysłowie, wolontariatu. I z tego powodu, żeby dotrzeć do jakiegoś źródła, no to należy niestety również i zapłacić za to. Okazuje się, że w różny sposób trzeba do tych źródeł dotrzeć. My między innymi już teraz, ze względu na to, że mamy stosunkowo już niewiele do indeksowania, jak się okazuje, z terenu województwa lubelskiego, dzisiejszego województwa lubelskiego, no to poszerzamy swoją działalność i staramy się również indeksować nawet i takie parafie rzymskokatolickie, najczęściej rzymskokatolickie, które są odległe dla Lubelszczyzny. Dlatego tutaj u nas również, jeśli wchodzę w zakładkę rejestry i niezależnie od tego, czy znajdę po lewej stronie, tak, czy będę wchodził przez zasoby opracowane, czy również zobaczę przy tym, co zostało teraz dodane, no to proszę Państwa, no, zaczynamy również korzystać z możliwości i dodajemy indeksy z terenu krajów, które wchodziły do Związku Radzieckiego i dlatego pojawiają nam się tutaj z lewej strony, proszę bardzo, mamy również i część parafii jakimiś oczywiście rocznikami indeksowane z terenu dzisiejszej Ukrainy. Mamy również i tereny z terenu Rosji, tak? I tutaj mamy parafie indeksowane z terenu samej Rosji, ale ostatnio udało nam się też dotrzeć do źródeł dotyczących Mołdawii, bo przecież mnóstwo Polaków mieszkało na terenie Mołdawii, a nawet i udaje nam się indeksować miejscowości, które znajdują się na terenie obecnych Chin, a tam Polacy również mieszkali. I teraz, no niestety, ale no, trzeba to mieć to z tyłu głowy, że nie wszystko jest na zasadzie wolontariatu. No, mogą być takie sytuacje, że indeksujący wskaże wprost, że owszem, jak najbardziej udostępni skan, bo my tych skanów nie możemy też i umieszczać jako linku, tak?
muszą to jednak ludzie zrozumieć, że nie do końca wszystko można umieszczać, ponieważ to archiwum nie życzy sobie, aby to było udostępniane, tak? Albo ta osoba fizyczna, która przekazała te skany, również tego sobie nie życzy. To dotyczy wielu parafii, również z terenu dzisiejszej Lubelszczyzny. Udaje nam się zdobyć źródła, tak? Odwiedzamy parafię, mamy swoje skanery i wolontariusze jeżdżą również i po parafiach. I tutaj wracamy w tym momencie do tego źródła, które pokazał mój przedmówca, mianowicie pomocnik. I widzimy tutaj nasze źródła, tak? Nasze publikacje. To, co powiedział pan Michał, jak najbardziej tutaj mamy zarówno księgi z USSC i udaje nam się ostatnio, bardzo prężnie działa pewna grupa w województwie podkarpackim, która odwiedza urzędy stanu cywilnego na terenie województwa podkarpackiego i tam uzyskuje zgody na skanowanie ksiąg metrykalnych znajdujących się w Podkarpaciu. I również udaje nam się dotrzeć do źródeł, które są z samych unikatów na terenie parafii. Ale tutaj proboszczowie w wielu przypadkach przekażą owszem skany jak najbardziej, ale nie do końca można z nich korzystać, jak to się mówi, publikując same skany. Informacje tak, ale skany nie. I tutaj istotny jest, wracam do punktu wyjścia, że istotne jest dotarcie do autora indeksu, bo on ma często te szersze informacje o tym, gdzie, jakie było źródło i poda te informacje dotyczące konkretnego aktu, jeśli chodzi o to, czy to był akt urodzenia, czy to był akt zgonu, czy to był akt małżeństwa. Proszę Państwa, wspomniane zostało wcześniej również o tym, że stosunkowo dużo jest u nas ksiąg, jeśli chodzi o zindeksowanych XVIII wiek. Jak najbardziej, bo to widać właśnie w tym. Najbardziej, to ja cały czas mówię o tym samym, ale jak wchodzę na zasoby opracowane, no to właśnie są, jest dużo lat zindeksowanych z XVIII, XVII, czasem się zdarza XVI wieku. Ale nie ma tam linku. Są różne powody, że nie ma linku. Bo okazuje się, że są też i osoby, które dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich miały możliwości, żeby skorzystać ze źródeł znajdujących się w parafiach i dzięki projektom sfotografowały te parafie. Ale to są osoby z zewnątrz. Ja w tym momencie mam na myśli taką osobę, która jest to pan profesor Piotr Rachwał i on zrobił projekt, gdzie jest strona jest taka oto strona. księgimetrykalne.pl. I tutaj są źródła. To jest, proszę Państwa, powiat lubelski. Indeksujący korzystają z tego. Oni w tym momencie wykorzystują ten portal, tak to nazwijmy. I ten XVIII wiek, XVIII najczęściej, czy jeszcze wcześniejszy, XVII, bo to się zdarza, indeksują z tego źródła. Dosyć dobrze jest to nawet i sfotografowane, bo jest nawet wyraźne, tak? Oczywiście zależy od tego, jak się zachowało. Ale do czego zmierzam? Nie mamy tego źródła, nie mamy linku, tak? Są może informacja, zależy nam na skanie, to próbujmy również szukać, nie tylko na szukaj w archiwach, bo trochę jest z XVIII wieku w archiwach państwowych, jeśli chodzi o Lubelszczyznę. Próbujemy szukać jak najbardziej na Family Search, ale okazuje się, że jeśli chodzi o powiat lubelski,
to tak jak tutaj Państwu pokazuję, no są parafie dzięki temu projektowi. To są parafie przede wszystkim od Lublina na północ, tak to określmy. Oprócz tego pan Rachwał również wykorzystał pieniądze i stworzył kolejny projekt, mianowicie on stworzył kolejną stronę i teraz to jest rodzina w źródłach i tu mamy repozytorium cyfrowe. Mianowicie tutaj znajdują się księgi z powiatu, dawnego powiatu urzędowskiego, tak? Czyli coś, co jest na północ, na południe od Lublina. I podobnie tutaj możemy korzystać ze źródeł z XVIII wieku, z takich miejscowości, które no, trzeba się tutaj orientować, co jest. I nie ma co ukrywać, nie zawsze są ciągłe lata, bo no, po prostu księgi nie zachowały się. Ale są. I z tego korzysta indeksujący. Powtórzę jeszcze raz. Można dotrzeć do indeksującego i zapytać go o skany. A jeśli nie, no to wskazałem również źródło, z którego można korzystać przy dotarciu do samego skanu. Tak? Proszę Państwa, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszego portalu, to my, chcę znaleźć tak, żeby to było najwygodniej widać i zaraz włączę udostępnienie. Proszę Państwa, my nie działamy jako stowarzyszenie, jako fundacja. My jesteśmy nieformalną grupą i z tego powodu pracujemy wolontariacko, ale sami Państwo wiecie, że jeśli ma funkcjonować portal, to trzeba również i utrzymać funkcjonowanie serwerów, że jeśli chcemy zrobić zdjęcia w konkretnej parafii lub też w Urzędzie Stanu Cywilnego, no to trzeba zakupić konkretny sprzęt, skanery. I z tego powodu my również robimy zrzutkę. Koszta no, utrzymania portalu, takie te całościowe, z roku na rok nam niestety, no wiadomo, że koszta rosną, tak? I my raz na jakiś czas robimy taką zbiórkę. I sami Państwo teraz tutaj widzicie, że jest aktualnie czynna zrzutka. Potrzebujemy określonej kwoty, aby utrzymać portal w 2024 roku. Te pieniądze są potem ewidencjonowane i jest wyraźnie wskazane przez naszego administratora, na co te pieniądze zostały również wydane, tak? Żeby to było przejrzyste. A przy takim funkcjonowaniu, jakie jest u nas, taką podjęliśmy decyzję i nie zmieniamy, nie mamy zamiaru zmieniać, no to istotne są również no, najzwyczajniej w świecie wpłaty, tak? Na zrzutkę, bo tak jest najprościej w tym momencie, od ludzi, którzy uważają, że dzięki portalowi lubelskich korzeni, tak? Dzięki portalowi lubgens.eu udało im się dotrzeć do swoich przodków. Tych, którzy mieszkają zarówno na terenie dzisiejszego województwa lubelskiego, jak i również, no, nazwijmy to, wokoło województwa lubelskiego. Jaki jest też powód chociażby tego, że są indeksowane księgi, nazwijmy to tak, z północy województwa podkarpackiego, tak? Dlaczego tam się pojawiają takie parafie, które znajdują się gdzieś tam w okolicy Leżajska chociażby, tak mniej więcej powiem. No proszę Państwa, okazuje się, że jeśli mamy przodków, którzy byli wyznania grecko-katolickiego, no to jak wiadomo, ci ludzie po 1875 roku, gdy została skasowana Unia, Kościół grecko-katolicki na terenie Królestwa Polskiego, to albo brali śluby po kryjomu, gdzieś w lasach, to były tak zwane śluby krakowskie, lub też wybierali się za granicę
Królestwa Polskiego, właśnie do najbliższych, można powiedzieć, parafii z obszaru Podkarpacia, zaboru galicyjskiego, i tam brali śluby. I z tego powodu możemy również szukać tam, w tamtych parafiach naszych przodków. I z tego powodu warto zaglądać do pomocnika i tutaj sprawdzać, czy przypadkiem z terenu, czy przypadkiem już nie ma właśnie dokumentów, które są zostały przez naszych wolontariuszy sfotografowane. No ale żeby dojechać do województwa podkarpackiego, to też, proszę Państwa, no, trzeba wziąć samochód, prawda? To się samo nie weźmie, tak? Proszę Państwa, co jeszcze? Dlaczego tutaj też my mamy źródła z terenu województwa podkarpackiego? Mianowicie okazuje się, to jest takie, to jest analizowane przez niektóre osoby, bo wiecie Państwo, że genealogia to nie tylko samo indeksowanie, to jest przecież osoby zorientowane wiedzą, że genealogia jest nauką pomocniczą historii. To jest taka oto sytuacja, że na terenie, nazwijmy to województwa byłego zamojskiego, pojawiła się grupa, duża grupa w drugiej połowie XIX wieku kolonistów, tak, którzy przyjeżdżali na nasze tereny właśnie z Galicji. I ostatnio udało się właśnie namierzyć, że owszem, ci ludzie mieszkali gdzieś tam w okolicy Tyszowiec, jest taka miejscowość Tyszowce, znana z butów albo ze świec. I tam ci ludzie pojawili się właśnie z terenu dzisiejszej Galicji. I dzięki temu, że my mamy również u siebie, w naszych tutaj po lewej stronie widzicie parafie te, czy urzędy stanu cywilnego z terenu Podkarpacia, można to połączyć, można odnaleźć. A nie ukrywam, że tego może czasami nie być na innych portalach genealogicznych. U nas mamy też i takie źródła, które nigdzie indziej się nie znajdują. Taka jest rzeczywistość i tym się trzeba też i w jakiś sposób pochwalić i sprawdzać. Tak? No tak, tak to wygląda. Proszę Państwa, my sobie zdajemy również sprawę z tego, że osoby indeksujące były, są w różnym wieku i mają też różne, jakby to tak powiedzieć, podejście do indeksowania, do odczytywania tych dokumentów. Dokumentów, które owszem, są i pisane piękną kaligrafią, ale są też i trudne do odczytania. I z tego powodu, no może się, proszę Państwa, jednak zdarzyć, że są owszem i zindeksowane te parafie, ale tam jest też i sporo błędów przy indeksacji. No zdarza się, proszę Państwa, tak, że ta osoba indeksująca no niestety nie poradziła sobie. Może to niekoniecznie dotyczy tego XIX wieku, bo można odnaleźć zarówno unikat i duplikat, jakoś dotrzeć do właściwej formy nazwiska, ale w przypadku XVIII wieku, tej łaciny, która wtedy była, no to pojawiają się problemy, że ktoś tam niestety słabo to odczytał. Dlatego radzę, tak jakby nie usprawiedliwiam też, ale proszę brać dystans do tego, co zostało zrobione przez tego wolontariusza. Chciał dobrze, no nie do końca to się udało. Dlatego my również, nie ma co ukrywać, tutaj razem z kolegą będziemy się bardzo cieszyć, jeśli będą się pojawiać kolejne osoby, które będą chciały indeksować. Zależy nam na pozyskiwaniu nowych osób chętnych do tego, aby szukały swoich przodków, korzystały z naszego portalu, ale również i pomagały przy indeksacji. Wiemy o tym, że jest coraz mniej do indeksowania, bo jeśli u nas jest już ponad 9 milionów indeksów, no to przepraszam, mogę tak powiedzieć, ta kołdra robi się trochę krótka. Z drugiej strony dysponujemy jeszcze takimi parafiami na terenie województwa lubelskiego, zarówno rzymskokatolickimi, zarówno parafiami greckokatolickimi, prawosławnymi, ale także i gminy żydowskie nie są jeszcze dużej ilości zindeksowane i można dołączyć do nas do indeksowania,
Ja pokażę tylko tą jakby główną stronę, gdzie są możliwe, tak jakby trzeba wiedzieć, gdzie szukać tak materiałów do indeksowania. Mianowicie wchodzę przez rejestry. I tu mamy indeksacja wzory do pobrania. I tutaj, proszę bardzo, są pliki excelowskie. Nie będę może otwierał, chociaż z drugiej strony mogę to pokazać, tak? Mianowicie mamy zarówno rozszerzone pliki, jak i uproszczone. Dlaczego? No dlatego, że u nas nie ma tak jakby jednolitego sposobu indeksacji, jeśli chodzi o uwagi, tak? Mianowicie można podawać szczegółowe informacje, ale nie jest to obowiązkowe. Aha, bo my tu mamy takiego, gdzie... Oj, nie pójdzie mi chyba, to nie. Nie pokażę, ale proszę Państwa, jak już ktoś będzie chętny do indeksowania, no to on sobie w jakiś sposób poradzi, tak? Skontaktuje się z administratorem i administrator wytłumaczy, w jaki sposób należy zacząć indeksować. Poza tym my tym osobom, które tak jakby zaczynają indeksację, to też udzielamy tak jakby wskazówek, co trzeba robić. Może czasem też i sprawdzamy, czy oni to właściwie robią. Proszę Państwa, wydaje mi się, że ja w tym momencie powiedziałem chyba wszystko, co chciałem powiedzieć, tak? Poszerzyć swoją wypowiedź do tego, co mówił mój przedmówca, pan Michał. Co tu jeszcze można zobaczyć? No, nie wiem, nie pamiętam, nie skojarzyłem, czy pan Michał to pokazał, ale o tutaj, jak jesteśmy na pomocniku, to my możemy tutaj, zobaczcie, jest miejscowości w parafiach. To jest takie coś, co pomaga nam wskazać, gdzie dana miejscowość była. W jakiej parafii? No ja się przyczepiłem tej Tarnawatki, to wpiszę tą Tarnawatkę. I teraz co się okazuje? Że ta miejscowość w określonym czasie znajdowała się w danej parafii. No, ktoś powie, że tu jest rok źródła 38, ale no, wtedy jeszcze ta miejscowość znajdowała się w takiej, a nie innej parafii, tak? Potem powstała już, erygowana została nowa parafia, ale także i obecnie jest i ona znajduje się w innym, znaczy znajduje się w innej może diecezji, ale. Ale jeszcze raz powtórzę, bo to może tak za bardzo trochę namieszałem. My możemy tutaj wpisać miejscowość i dowiedzieć się, gdzie, do jakiej parafii należała. Może to nie jest takie proste tutaj, że czasami możemy nie do końca to odnaleźć. Wtedy ja osobiście też mogę dosłownie to powiedzieć, że wystarczy skorzystać z takiego cennego źródła, który się nazywa Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego z XIX wieku i tam znajdziemy na pewno informację, gdzie dana miejscowość malutka, nawet wioseczka, do jakiej parafii należała. Jeśli ktoś jest tak jakby, potrzebuje czegoś więcej, to w tej zakładce, którą teraz mam otwartą, nie, muszę przejść wcześniej. Mianowicie jest pomocnik. Chcę jeszcze wrócić do pomocnika i coś Państwu pokazać w pomocniku. To jest pomocnik, tak? Tutaj też są wskazane dodatkowe źródła. O, tu jest między innymi spis parafii unickich. I tu jest też takie miejsce, bo okazuje się, że te księgi z XVIII wieku znajdują się również i w Archiwum Państwowym w Lublinie, ale do nich dostęp do jakiegoś czasu był jeszcze utrudniony. Udawało nam się skorzystać dzięki uprzejmości Archiwum Państwowego, żeby
te księgi na miejscu sfotografować z mikrofilmów. Tam są słabe mikrofilmy i z tego też korzystaliśmy. Więc jeśli coś tam jest z XVIII wieku, tych parafii tutaj jest niewiele akurat. One są z całej starej diecezji lubelskiej, bo tutaj są parafie chociażby Biłgoraj lub bodajże Wożuczyn, a to są przecież teraz parafie w innej diecezji, zamojsko-lubaczowskiej, to jeśli mamy problem, że nie ma linku, to wtedy warto skorzystać z pomocy Archiwum Państwowego w Lublinie. Bo tu też są. Więc podsumowując, jeśli chodzi o źródła, no to te źródła, jeśli nie ma linku, no to tak, albo naszukaj w archiwach, bo są z XVIII wieku przy województwie lubelskim, albo próby dotarcia przez Family Search, albo kontakt z osobą indeksującą, albo księgi metrykalne, czyli te projekty, które tam wskazałem wcześniej, projekty pana Rachwała. No tak to wygląda, jeśli chodzi o województwo lubelskie. I chyba można powiedzieć, że ja wyczerpałem swoją wypowiedź, że tak powiem. Wydaje mi się, że jest tyle z mojej strony. Słychać mnie, proszę Państwa? Słychać chyba, tak? Dobrze. Panie Marcinie, ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Dowiedzieliśmy się naprawdę bardzo dużo, ale szczególnie dużo o samej funkcjonalności i szczerze powiedziawszy, ja po ponad 12 latach pracy w temacie nie wiedziałam o pewnych zakątkach Lubgensa i jestem bardzo, bardzo wdzięczna, że dzisiaj ta wiedza nam została przekazana i jestem przekonana, że wszyscy dzisiejsi uczestnicy również z tej wiedzy skorzystają. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy za prezentację, bardzo dziękujemy za tę tytaniczną pracę, tak jak pan mówi, jest to praca wolontaryjna, poświęcają Państwo na to swój czas, serce, energię. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Proszę Państwa, wydaje mi się, że teraz tak? Nie słyszę Pana, Panie Marcinie. Jeszcze tylko jedna rzecz, mianowicie, proszę Państwa, różni ludzie szukają różnych informacji, tak? Słychać mnie, tak? Tak. Dobra. I teraz tak. Jak wiadomo, bo nawet tutaj są ludzie z różnych zakątków Polski, a nawet i świata. Prosty przykład. Wziąłem sobie książkę. Czytam biografię Mieczysława Czechowicza, czyli tego popularnego aktora, myślę, że większość kojarzy go chociażby z Misia Uszatka. Czytam tą biografię. Mieczysław Czechowicz urodził się w Lublinie. I teraz, co jest interesującego w samej biografii? Mianowicie na stronie 45 autorka, pani Hanna Faryna-Paszkiewicz, pisze tak. Dotyczy to ojca aktora. W ustnych przekazach podawane są dwie rozbieżne daty śmierci, rok 41 lub jesień 43 roku. Wbrew temu, co można przeczytać tu i ówdzie, ojciec aktora zmarł nie w roku 1943, tylko wcześniej, 1 sierpnia 1941 roku. W akcie jego zgonu za stroną internetową Forum Genealogicznego Lubelskie Korzenie podano, że młynarz opisany jako przemysłowiec zakończył życie w godzinie 19 w Kuszach. Proszę Państwa, przykład, że lubelskie korzenie są również i wykorzystane przy chociażby biografii, ja powiem, sławnych aktorów, bo Mieczysław Czechowicz był sławny. I tyle. Jasne, ja jestem przekonana o tym, że takie bazy są ogromną pomocą, nie tylko dla genealogów, ale także dla historyków, dla badaczy dziejów i w dalszym ciągu takie źródło będą stanowić. Tak? To jest ta kwerenda, ten ogrom pracy, który jest po prostu wykorzystywany ku temu, żeby tą naszą przeszłość zapisywać i żeby ona po prostu nie została zapomniana właśnie między innymi w ramach takich biografii czy monografii miejscowości, tak?
kiedy te badania dotyczące szczególnie statystyki ludności, badania socjotopograficzne są przeprowadzane na bardzo szeroką skalę, więc no, żywy przykład tego, że ta wiedza jest bardzo przydatna w bardzo różnych kontekstach. Proszę Państwa, teraz przejdziemy do pytań. Więc ja tutaj się przestawiam na tryb pytań i odpowiedzi, które będę prezentować i albo pan Marcin, albo pan Tomasz, albo pan Michał, który może się z nami jeszcze włączyć do dyskusji, będzie na nie odpowiadał. Już staram się, cofam tutaj w czasie, proszę Państwa, bo tych pytań było całkiem sporo. Już je tutaj dołączam. Może takie pierwsze z brzegu, tak? Zaznaczam oczywiście, że jeżeli my na dziś, czy pan Marcin, czy pan Tomasz nie znają odpowiedzi na te pytania, zdecydowanie na pewno, jeżeli państwo się skontaktujecie już tutaj indywidualnie, podejrzewam, że takie odpowiedzi będą udzielone. Jedno z takich pierwszych pytań, na przykład, czy zachowały się brakujące lata z parafii Zakrzówek Kraśnik, myślę tu o początku XIX wieku, o ile w ogóle ten obszar, ta parafia jest popularnym miejscem poszukiwań. Panie Marcinie, jeżeli proszę mikrofon włączyć. Dobra, okej, okay, jest? Tak, tak. Dobrze. Odpowiedź do tego pytania. Wchodzę sobie w takim razie znów na nasz portal. Nie wiem, czy osoba, która napisała to pytanie, zwróciła uwagę, że w pomocniku, zaraz udostępnię. Pomocnik, ale teraz tak, pomocnik, gdzie ten nasz pomocnik? Źródła nasze publikacje. Nie widać tego mojego, bo ja chyba za dużo tego pootwierałem i muszę teraz odnaleźć tak to miejsce, gdzie bym mógł udostępnić. Tak, to ja musiałabym wyjść z tego trybu pytań i odpowiedzi. Panie Marcinie, proszę czytać po prostu, bo... Dobra, okej. Mianowicie w pomocniku, tak, z lewej strony, gdy mamy nasze publikacje, to nie wiem, może miesiąc temu pojawiły się skany z parafii Zakrzówek. Pojechali nasi wolontariusze. I teraz im udało się w tym momencie dotrzeć do parafii i w parafii sfotografowali, dzięki naszemu sprzętowi, sfotografowali cały XIX wiek i trochę zapisów sprzed 1810 roku. Ja tutaj widzę w tym momencie, że mamy małżeństwa od 1797 roku i mamy również z tych lat wcześniejszych mamy zgony z 1797 roku. Pytanie dotyczyło ogólnie parafii Zakrzówek z początku, a tu jest początek XIX wieku, no to jak początek, Jezu, pomyliłem, przepraszam, no to jak początek XIX wieku, no to są zgony i są małżeństwa. Dlaczego nie ma urodzeń? Nie jestem pewien. Nie wiemy, czy przypadkiem czy się zachowały urodzenia z początku XIX wieku. Ale tu warto w tym momencie skorzystać z pomocy, bo tak, można to na forum zawsze napisać. I wtedy na forum padnie odpowiedź. Bo nie do końca w tym momencie kojarzę, dlaczego tu nie ma urodzeń z początku XIX wieku. Może powodem jest to, że po prostu ich nie ma. Ale tak, nie zachowały się, prawda? Tak, no może tak być, bo wiecie Państwo, Zakrzówek też jest specyficzną parafią. Wiecie Państwo, powiem tak, jeśli chodzi o województwo lubelskie, to wiadomo, że to było Królestwo Polskie. I teraz są takie miejsca, gdzie niestety popaliły się akta. I to jest powiat włodawski i powiat janowski, ale w starych granicach. Czyli że takie miejscowości jak Kraśnik, jak Zakrzówek, jak Zaklików, to jest naprawdę duży obszar, bo przed wojną były zupełnie inne wielkości powiatów. I tak samo w okolicy powiatu włodawskiego, Włodawa, Dorohusk, Parczew, to nie mamy duplikatów. One zostały zniszczone podczas bombardowań
czy no dosłownie podczas wojny, II wojny światowej. I zostają tylko możliwości skorzystania z unikatów znajdujących się na parafiach. No w przypadku diecezji lubelskiej i tego, co tu jest, czyli Zakrzówek, Kraśnik, urzędów, udaje nam się dotrzeć do źródeł. Są możliwości, z proboszczami udaje się kontaktować i Zakrzówek jest tego przykładem, że dzięki pomocy, dzięki uprzejmości księdza proboszcza mamy te unikaty u nas. Włodawa jest na terenie diecezji siedleckiej i tutaj, jakby to powiedzieć, próbujemy dotrzeć do tych źródeł. Może coś się uda, ale nie jest to łatwe. Zdecydowanie my też z tym tematem się mierzymy. Podpowiem tutaj, że biorąc pod uwagę z kolei nasz status organizacji, stowarzyszenia, czasem zdaje się, że to pomaga, więc też tutaj zapraszamy ewentualnie do współpracy. Ale przechodzimy też już do kolejnego pytania. Czy istnieje możliwość dołączenia do grona indeksujących wolontariuszy, gdy mieszka się za granicą? Oczywiście. Jak najbardziej. Zapraszamy. Można to zrobić poprzez kontakt z administratorem, chociażby. Tam jest taka zakładka administrator. No jak najbardziej. Jasne. Mamy kilka osób z zagranicy, robią to. Raz zapraszamy. Wiemy, że są to ludzie z zagranicy. Zapraszamy serdecznie. Kolejne pytanie. Gdy znamy nazwisko panieńskie i imię kobiety, to czy możemy znaleźć, jak nazywał się jej mąż, bo nie znamy nazwiska tej kobiety po ślubie? Odwrócona sytuacja jak z mężczyzną? Nazwisko pani, jak najbardziej. Znamy nazwisko panieńskie, tak? Tak. W wyszukiwarce nazwisko panieńskie wpisujemy. Nie dokładnie. Tak, to jest problem. Aha. No to tak. Znamy nazwisko panieńskie. Oj, trochę zabawy jest w tym momencie. To jest, proszę Państwa, zabawa w tym momencie w wyszukiwarce. Bo my musimy w tym momencie tak, no szukać nazwisko panieńskie w małżeństwie. Trafi nam się, no nie daj Bóg, Marianna Kowalska, że będziemy mieć tyle i tyle małżeństw, tak? No i potem, no proste, jeśli my będziemy szukać, że mniej więcej ta osoba brała ślub w roku 1830, no to potem musimy niestety na piechotę szukać po 1830 roku dzieci konkretnych par. No tak. Tu jest na piechotę. Tutaj tak sobie nie poradzimy, że nasza wyszukiwarka tak jakby nam bardzo pomoże. Tu już trzeba takiej no cierpliwości w tym szukaniu. Tak, i porównywaniu tak naprawdę wpisów związanych z daną rodziną, tak? Na tyle, na ile znamy poszczególnych członków. To jest ta intuicja nasza genealogów czy poszukiwaczy genealogów. No, oczywiście. Proszę. Tak, proszę Państwa, tutaj pytanie do pana Michała Gierszona, bo mówimy o tym, że bardzo dużo źródeł i bardzo dużo indeksów jest na Family Searchu i jakby tutaj pan Michał Gierszon mógł nam powiedzieć troszkę więcej. Czy, a żeby dotrzeć do Family Search, to jak szukać kontaktu? Tak, Family Search to jest ogólnodostępna baza prowadzona przez Kościół Mormonów w Stanach Zjednoczonych. Baza jest darmowa, wystarczy w wyszukiwarce po prostu w Google wpisać Family Search i zostaniemy przeniesieni do tejże bazy. Od jakiegoś czasu jest ona również dostępna w języku polskim, więc bariera językowa tutaj nie powinna być żadnym, no nie powinna w ogóle zaistnieć. No i będąc na Family Searchu, proszę Państwa, trzeba znaleźć opcję katalog i tam po prostu szuka się poprzez wpisywanie nazw miejscowości. I tutaj mała uwaga, jakiś czas temu Mormoni postanowili udoskonalić system jakby takiej geograficznej lokalizacji, który przysparza więcej problemów niż korzyści, więc czasem trzeba sprawdzać różne wyniki, ponieważ nie wiem, dajmy na to Zamość, może pojawić się jako Zamość Lublin, Zamość, przecinek Zamojski, przecinek coś tam jeszcze. Zamość, przecinek, no po prostu w różnych kombinacjach. Trzeba wszystko po kolei sprawdzać i zobaczyć, żeby się upewnić, aby wszystko przejrzeliśmy. Ale tak, jest to baza darmowa, niekiedy trzeba założyć konto, ale konto jest darmowe, żeby móc zyskać dostęp do niektórych zdigitalizowanych materiałów.
ale tutaj podstawą jest funkcja po prostu odszukanie katalogu na stronie i wpisanie tej interesującej nas miejscowości. A Family Search oprócz tego, że jest takim zbiorem skanów i ksiąg, również oferuje indeksy. Również oferuje indeksy, na przykład wiem, że diecezja tarnowska jest bardzo fajnie zindeksowana, czyli że po prostu wolontariusze współpracujący z Family Searchem z całego, z Polski, ale także ze Stanów przepisywali księgi z terenu diecezji tarnowskiej. Jeśli chodzi o tutaj rejon Lubelszczyzny, to kojarzę, że jest również fajna kolekcja z archiwum archidiecezjalnego lubelskiego, gdzie również znajdziemy wiele skanów, ksiąg i też wiem, że na Lubgensie bywają odnośniki do nich. To tak może króciutko. Dobrze, tutaj kolejne pytanie i też spostrzeżenie pani Anny. Super praca z indeksacją, bardzo dziękuję. Dla mnie ciekawe są akurat indeksy wychodzące poza lubelskie. Zauważyłam, że indeksy w parafii, że są indeksy z parafii w Tomsku. Czy będzie też szansa na Omsk? To jest pani, tak? Tak, pani Anna. Pani Anno, my w tym momencie zajęliśmy się z kolegą indeksacją parafii w Tomsku i doszliśmy do wniosku, że będziemy indeksować takie parafie albo takie typy dokumentów i takie roczniki, które nie są indeksowane na innych portalach. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że parafia w Omsku jest po części rozpoczęta indeksacja na portalu Genealogy, na tym największym, tak? Jeśli pani orientuje się, to ten największy portal genealogiczny, gdzie jest największa ilość materiału zindeksowanego, to jest Genealogy, tak? I tam, nie wiem, czy ja mogę wejść, w tym momencie nie wiem, czy jest sens pokazywać, bo to jest jakby niepoświęcone naszym, prawda? Nie ma sensu może. I teraz, jeśli chodzi o Omsk, to mogę powiedzieć, że nie sądzę, żebyśmy my wykonali indeksy z tej parafii i umieścili na Lubgensie, ponieważ nie ma sensu dublować. I z tego powodu mamy parafię w Tomsku. Tak to wygląda. Więc kieruję w tym momencie do innego portalu. No taka jest rzeczywistość. Do Geneteki tak naprawdę, tak? Geneteka, wystarczy po prostu wpisać w Google Geneteka i tam dokładnie jakby cały proces wyszukiwania jest dokładnie taki, bardzo, bardzo zbliżony, tak? Proszę Państwa, jeszcze kilka pytań. Już tutaj widziałam takie dosyć ciekawe pytanie. Propos też tej wielokulturowości, ja już sobie je odnajdę. O, proszę bardzo. Czy mógłby pan ocenić, czy nazwiska rodziców Panny Młodej z 1836 roku, Chrystian Trankle i Małgorzata Lubersztowicz z Radzymia Podlaskiego mogą sugerować żydowskie pochodzenie? Na tych osobach kończy mi się linia poszukiwań. Czy Żydzi, którzy przyjęli chrzest, tak podejrzewam, są jakoś inaczej odnotowywani w księgach? Dziękuję za wszelkie sugestie. Albo Michał, może też, jeżeli ma jakieś doświadczenie w tym temacie, zdania. Uzupełnimy się. Panie Michale, uzupełnimy, jeśli komuś coś ucieknie. Sugestia tutaj nazwiska kobiety może być taka, że to jest pochodzenie żydowskie. Jeśli to jest rok 1836, to prawdopodobnie było, to jest takie określenie przechrzta, prawda? Czyli że osoba była wcześniej innego wyznania i zmieniła to wyznanie. Jestem ciekaw, co jest napisane w tym akcie małżeństwa. Czy tam chociażby nazwiska, imię i nazwisko rodziców tej osoby nie wskazują na pochodzenie żydowskie. Może tak być. Ta pierwsze nazwisko, Christian Trankle,
no widać tam ten cudzysłów, tak, że widać, że to mogło być spolszczenie nazwiska, no tutaj to nam może sugerować jednak, że to jest kolonista, że to mógł przybyć też i człowiek chociażby z terenu dzisiejszych Niemiec, tak? To jest tylko sugestia w tym momencie. I teraz, jeśli to jest rok 1836, to w tym okresie już każde wyznanie miało swój urząd stanu cywilnego. Czyli mamy parafię rzymskokatolicką, parafię greckokatolicką i kahał żydowski. No to jeśli to była osoba z wyznania żydowskiego, no to w treści musimy zobaczyć tą treść, tak? Czy tam się coś pojawia. W przypadku małżeństw warto również korzystać z alegatów. Dlatego i wtedy gdzie tego szukać? No naszukaj w archiwach, bo alegata znajdują się w archiwach państwowych. Alegatów nie ma w archiwach kościelnych. W tej treści tego dokumentu warto zwrócić uwagę i wtedy, co ja bym zrobił? Ja bym próbował dojść do alegatów. Jeśli są z tego roku, to mogą znajdować się w archiwum państwowym. No najszybciej, jeśli to jest Radzyń, no to jednak w archiwum państwowym w Lublinie, bo w Radzyniu jest oddział archiwum państwowego, ale oni nie mają ksiąg metrykalnych. Oni mają księgi ludności stałej, oni nie mają ksiąg metrykalnych. Więc trzeba wejść na Szukaj w archiwach i zobaczyć, czy są alegata, bo załączniki do ślubów są bardzo cenną pomocą, jeśli chodzi o odszukanie informacji. Nie zawsze wszystko jest podane w tym akcie małżeństwa. Jeśli się zachowały, to daj Bóg, że tam będzie rozwiązanie, bo będą informacje, chociażby dołączony może być akt urodzenia. I to nam wskaże rozwiązanie tego problemu, czy to jest pochodzenie żydowskie, czy nie. Tak jest moje zdanie. Jakbym tak zrobił? Michał, czy chciałbyś coś jeszcze dodać? Ja bym zrobił podobnie jak pan Marcin. Znaczy, chciałbym zwrócić uwagę na znaczenie alegat i załączników. A jeżeli tutaj pani Dorota chciałaby zweryfikować, czy faktycznie pochodzenie mogło być żydowskie, to mogę polecić bazę Jewish Indexing Records, gdzie z Lubelszczyzny również, że z gmin żydowskich z terenu Lubelszczyzny także pojawiają się tam indeksy. I można w ogóle na przykład zobaczyć, czy nazwiska te pojawiają się w kontekście ludności żydowskiej na danym terenie. Dokładnie. Dobrze. Tutaj tak jeszcze mamy pytanie techniczne. Czy w indeksacji używacie Państwo aplikacji pomocniczych, takich jak Transcribus lub podobnie brzmiąca nazwa, by przyspieszyć prace indeksacyjne? Nie. Nie, ja osobiście nie używam i kolega mi tutaj podpowiada, że nie korzystamy z tego, dlatego że one nie są jeszcze właściwe naszym zdaniem, że niestety korzystamy z po prostu trzeba czytać i wpisywać. Tak. No jakby wydaje mi się, że też ta technologia nie jest na tyle jeszcze rozwinięta, tak jak pan to zauważa. I doświadczenie, jeżeli chodzi o czytanie wieloletnie, wydaje mi się tutaj przeważa, jeżeli chodzi o odczytywanie przede wszystkim tych dokumentów. Dobrze, pozwolimy sobie dosłownie jeszcze na dwa pytania i będziemy zmierzać ku końcowi. Proszę Państwa, tych pytań jest naprawdę sporo, więc też zapraszamy do tutaj indywidualnego kontaktu. I myślę, że zdecydowanie tutaj będą Państwo mogli się spodziewać już konkretnych odpowiedzi, bo też jest dużo pytań takich bardzo indywidualnych, a w kontekście konkretnych rodzin, tak? Na pewno te indywidualne historie wymagają takiego indywidualnego już spojrzenia na temat i przeszukiwania baz, przeszukiwania portalu, przeszukiwania dostępnych źródeł. Tutaj jest takie ciekawe pytanie a propos Bychawy. Czy w Bychawie na początku XX wieku znajdowało się sanatorium albo może jakiś zakład zamknięty? To już mówimy o źródłach pozametrykalnych, prawda? Czy może, czy Państwo kojarzą ten temat? Panie Marcinie. Nie słyszymy, ale z gestów wynika, że nie. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja bym może dodał, żeby osoba właśnie szukająca sprawdziła słownik geograficzny Królestwa Polskiego i hasło przy Bychawie. Może tam będzie informacja, czy coś więcej niż typowy zestaw, czyli karczma i tak dalej, było więcej. Raczej nie. Jakoś
jakoś w tym momencie nie kojarzę, bo Bychawa jest stosunkowo niedaleko Lublina. Ja nie jestem też rodowitym Lublinaninem, gdzie indziej się urodziłem, ale jakoś nie przypominam sobie, bo sanatoria to my wiemy, gdzie były na Lubelszczyźnie. Raczej tak. Tym bardziej na początku XX wieku sanatorium, nie, jakoś nie bardzo. Zakład zamknięty, no też jakoś nie przychodzi do głowy. Ale warto temat eksplorować. Dobrze, i proszę Państwa, na koniec wydaje mi się bardzo istotne pytanie do naszych tutaj obecnych lubelskich genealogów. Czy na wypadek większej katastrofy niż uszkodzenie serwera zabezpieczacie Państwo dane zgromadzone i zdeksowane przez tyle lat, gdyby katastrofa minie, nie powtórzyła się historia, bo wówczas baza wasza będzie jedynym źródłem danych? Ja powiem w ten sposób, że my z kolegą Tomkiem, tak, jesteśmy tylko osobami związanymi z Lubgensem. Nie ma z nami dzisiaj administratora. Mm-hmm. I Grzesiek, który jest administratorem, na pewno by tutaj mógł udzielić odpowiedzi, co, w jaki sposób my jesteśmy zabezpieczeni. Mhm. Ja nie wnikam, jak to się mówi. Nie chcę w tym momencie powiedzieć czegoś, o czym nie wiem, dosłownie. Ja akurat jasne. Nie wiem. Ale jest na pewno w jakiś sposób to tak zabezpieczone, żeby nam to nie zniknęło. No, proszę Państwa, wydaje mi się, że jestem przekonana, tak, tytaniczna praca, ponad 9 milionów indeksów na dzień dzisiejszy, jest to niemożliwe, żeby te dane nie zostały w jakiś sposób zabezpieczone, nie były one kopiowane, nie sporządzana była na bieżąco kopia zapasowa. To jestem tego bardziej niż pewna. Natomiast proszę Państwa, właśnie w kontekście też tego pytania i dziękujemy za resztę, tak jak mówię, zapraszam do już tego bezpośredniego kontaktu. Chciałabym zachęcić Państwa też do tej właśnie zbiórki, o której też Pan Marcin mówił, tak? Do wsparcia portalu, dzięki któremu my możemy na co dzień i naprawdę na co dzień korzystamy, zresztą nie tylko my, ale tak naprawdę korzysta cały świat, który jest związany z lubelskimi korzeniami. A proszę Państwa, no te serwery same się nie utrzymają, tak? Ten portal sam się nie utrzyma, więc bardzo chętnie, ja uważam, że to nie muszą być jakieś niesamowite kwoty, nawet najdrobniejsze kwoty są naprawdę bardzo, bardzo istotne. Jest to taka cegiełka w kierunku tego, żebyśmy my mogli na co dzień z tych niesamowitych materiałów i źródeł korzystać. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Ja ze strony Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce bardzo dziękuję za obecność. To dzisiejsze spotkanie jest nagrywane. To nagranie, proszę Państwa, udostępnimy i będziemy dalej puszczać świat, żeby coraz więcej osób mogło się zapoznawać z tym, jak jeszcze bardziej eksplorować portal, eksplorować bazę. Także serdecznie, serdecznie dziękuję. Zapraszam na kolejne spotkania. No i do zobaczenia. Bardzo dziękuję Państwu. Do widzenia. Dziękuję jeszcze raz.